Siema, tu Andrzej Grzebyk, mistrz Federacji FED w kategorii 8-4, tak zwany Charlie Skier. Zapraszam na vloga, zobacz, gdzie jest mistrzem. Yeah! Jest 9.00, zaczynamy trening Legion Team Tarnów. Jedziemy, bo power musi być już 16 marca. Yeah. Dzisiaj przerobimy sobie elementy jakby tak samo naszej taktyki, którą sobie przygotowujemy tam na zawodnika. Rozruszamy się tak, żeby cały czas być w ruchu jakby treningowym i żeby gość nie zardzewiał, żeby to wszystko później jakby miało odzwierciedlenie w walce. Także powtarzamy nasze rzeczy, które mamy tam wgrane, przygotowujemy się na zawodnika stricte. W sumie tak jest planem dzisiaj. Popatrujemy chłopaków, którzy są na arenie światowej, więc troszkę szkolimy się od nich i mówię, zawsze to jakaś większa motywacja, żeby jeszcze ciężej pracować niż zwykli zawodnicy. Mówię, jest motywacja, jest muzyka, są trailery różne. No i polski McGregor. Właśnie przyszedł do nas do klubu Grzesiu Siwy, który już niedługo tak samo stoczy walkę 15 marca w Serbii o pas, więc trzymajcie za niego kciuki, oto i on. Siema, siema, witam wszystkich, Grzesiek Siwy z tej strony. Ja tak byśmy miał ciężką przeprawę. Mamy fajny klub, świetny sztab trenerski. Robert Wardzała, Radosław Piechnik i Dawid Drogoś, którzy mocno dbają o nasze zaplecze sportowe. Wszystko mamy i też nic nie mamy, więc fajnie, ogólnie bardzo sympatyczna atmosfera i jedziemy z tematem sobie delikatnie, realizujemy się, dużo się dzieje, a jeszcze więcej będzie się działo. Dopiero najlepsze przed nami, zresetuje się połowi, będzie ogień. Zawsze mamy tam jakąś taktykę, zawsze wyeliminowujemy mocy strony przeciwnika, mocno skupiamy się na zapasach i parterze, bo nie ukrywamy, że Kamil gdzieś tam będzie pewnie do tego dążył, więc zapasy i parter jest priorytetem, szlifujemy od paru tygodni, więc myślę, że będę gotowy, a stójeczka tak kontrolnie tylko, żeby podtrzymać, a więcej obron, więcej parteru, jiu-jitsu, troszkę posparowałem z czarnymi pasami, więc fajnie. Troszkę w parterze, w tym oktopusie, więc na pewno to będzie na plus. A co? Teraz już powolutku za niego świeżość, bo już mówię 5-6 tygodni mocno ciężko pracowałem, więc teraz trzeba trochę zregenerować i po swoje, nie? Double champ. Cały czas tak lewymy. Luźno łopić. Tak, jest czwóreczka, prawie łopić z góry. Mamy cel, jesteśmy mocno zmotywowani, zdeterminowani, więc chcemy osiągnąć po najwyższy laur. Chcemy się zapisać w historię jako podwójny mistrz, więc tanio skóry nie sprzedamy, jak to Mariusz Chudzianowski mówi. Na zmianę atak na dwie nogi, obrona sprowadza się za opał. Wolniej. Czuję się czasami lepiej w parterze niż w suice. Pełne flow, luz. Nie trzeba się cały czas spinać. Czasami ruch przeciwnikom jest luźny, więc można go delikatnie podpiąć, poddusić. Ale mówię, no parter jest fajny, bardzo fajny i szybko go połapałem, polubiałem, więc mówię, od 7 lat gdzieś tam mocno szlifuję. Teraz ostatnio mocniej, więcej, więc jestem gotowy na pewno. Dużo mamy w zanadrzu. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. To jest rozciąganie czy coś?
Chwalcie, będę formą dopiero 16. Sorry, 15 na ważenie. Na razie jest... Czekaj. Raz. Dopiero szósteczka. Coś się rysuje, jakiś kolor... Sorry, na razie jest jeszcze bojlerek, ale będzie koloryferek. Już niedługo. Jeszcze brakuje. Fajna walka. W ogóle fajna cała karta, nie? Naprawdę myślę, że publiczność warszawska i nie tylko będzie mega zadowolona. Tutaj rywalizacja trenerska z podopiecznym Robertem. Dawid jak zwykle lekceważy, ale zaraz go uszczeli tam, Roberci. Nie no. Muszą wyjaśnić pewne sprawy, chyba o kobietę się biją. Klub powstał w 2010 roku, więc jak tylko powstał, ja gdzieś tu się od razu pojawiłem. No i jestem tutaj cały czas w Tarnowie, nie jest to mój takie drugie mocne miasto, które kocham, bo ja pochodzę z Rzeszowa, a trenuję w Tarnowie. No i to jest tak blisko mojemu sercu, oni mnie wszystkiego nauczyli i tu mam mocny sztab trenerski, który gdzieś mnie tam wspiera, motywuje, nazywam go rodziną, bo to inaczej nie mogę powiedzieć. Spędzam też dużo czasu, też tu pomieszkuję, ale w Rzeszowie też. Polski biegun ciepła, Tarnów, jesteśmy na rynku, nic się w sumie nie dzieje, bo jeszcze zimno, za niedługo parasolki. Najlepsza szama w Tarnowie, poleca Chambis Here, poleca mi Szwe. Tak sobie wjeżdżam. Wzięliśmy na coś, jakąś dobrą kawkę. No ja sam sobie prowadzę obydwa portale, Facebooka, fanpage i Instagrama, więc dużo siedzę. Cały czas mam to jakieś pretensje tam w rodzinie, że zamiast spędzać z nimi czas, to gdzieś tam muszę wrzucać te posty, gdzieś być aktywnym, no ale to jest normalne, to jest część naszej pracy. Im nas więcej w social mediach, tym lepiej, więc staram się wrzucać i być regularnie, co dwa dni, co dzień staram się tak samo wrzucać jakieś posty, żeby być aktywnym. Jak nie eleganckie stroje, to trochę czasami wyzywające, no ale fajnie, coś się dzieje. Dlaczego biała kawka? Bo biała kawka jest najlepsza, a najlepiej wchodzi biała kawka z Flat White z McDonalda, ale tutaj też jest bardzo dobra, więc oczywiście nie wiem dlaczego. Tak naprawdę lubię kawę z mlekiem. Kawa czarna, jak już coś, to sporadycznie gdzieś tam bardziej, jak już coś to ekspreso z wodą niż taka czarna. Jesteśmy w Rzeszowie. Tutaj się zaczyna kolejny etap treningowy. Torebka, bo w takiej teraz ostatnio chodzę, mistrz. Jesteśmy, posiłek trzeba przygotować. Odgrzać w sumie, bo jest gotowy. Ruby, co się dzieje? Tak sobie mieszkam, mistrz Fenu. Kontrolnie, skromnie, bez jakichś złotych, kurczę, sow. Więc pas jest, odpoczywa. Jaki sekret? Lakier, porządna szczotka i wszystko samo się układa i dobra stylizacja. To moja kolekcja zegareczków, różne firmy, więc no trochę obsesja, ale fajna zajawka, po każdej walce jeden. Jadę sobie, coś mi wpadnie w oczy, to akurat wtedy sobie zakupuję, nie? Tak jakoś tak mówię, nie mam jakichś takich, że coś mam upatrzone, po prostu co mi się podoba, jadę, kupuję. No zdecydowanie w tej rodzinie najwięcej ciuchów ma mistrz, no niestety. Lubię się przebierać, lubię kombinować stroje, więc dużo tego jest, nawet w szafie się nie chce już mieścić. Tu jest tak na szybko, trochę burdel, sorry, ale tak na szybko coś się dzieje. No i tam jest druga szafa, też moja, cała garderoba jest moja. No i ostatnio dostałem fajną poduszkę Chambis Here, a dostałem od mojej żony. To jest taka też motywacja od niej z jej strony, żebym jeszcze bardziej cisnął, żeby nie było Chambis Here, tylko Double Champ. Rano przygotowany, teraz tylko trzeba go odgrzać, bo mi nie było czasu za bardzo. Kasza jaglana, cukinka, troszkę kurczaczka, ogólnie warzywka, na tym bazujemy. Ja mam dietę pod swój organizm dostosowaną, więc Patrycja dba tu mocno o mnie i wszystko jest zapięte do ostatniego guzik. Zrobiłem badania krwi, wszystkie jakie były możliwe i potrzebne. Potem analizę ciała swojego przed dietą i zaczęliśmy startować.
wiedziała, jaki mamy limit do osiągnięcia i realizujemy, tak? Jak to na kucharza przystało, lubię sobie pogotować, popiścić. Nie ukrywam, że rodzina mi też mocno tutaj pomaga teraz, bo wiedzą, że mamy jakiś tam cel w życiu. Gala zaznaczona 16 marca, wszyscy widzimy się na hali Torwar. I tak sobie lubię jeść z patelni, bo po prostu lepiej mi smakuje, czuję się jak w restauracji. Fantastyczne. Herbatka, kontrolnie. Żeby siła była. Ale owocowa, bo inna nie wchodzi. Poszukujemy trochę, żeby niby słodkiego. Bo słodkiego nie ma, to herbata przynajmniej taka trochę zalatuje. Zostań. Na dole, zostań. Humory dopisują, witamina D jest, więc to najważniejsze, nie? No i jest nasz słynny największy, z największych pomników. Wielka. Wiadomo, o co chodzi. Wielki pomnik. Co to ciekawe? No to, a który rynek lepszy? Tarnów czy Rzeszów? Ciekawe, jak widzowie by odpowiedzieli. Ale wydaje mi się, że Rzeszów. No to wspólnie połazić, wiesz. Pozwiedzać, uśmiechać się, wiesz. Cieszyć się życiem. Sport to jest dla mnie takie hobby, takie trochę przeżycie, wiesz. I tak już dużo osiągnąłem, a jeszcze więcej chcę osiągnąć, ale mówię, nic nie zna siłę, nie? Po prostu tym się bawię i mam z czego żyć, mam jakieś tam swoje inne rzeczy, a to jest po prostu taka zabawa i trochę hobby, ale mówię, stawiam 100% na niego, żeby po prostu mi udawało się w nim, bo to nie tak, że robię to tak na odp***dol. Robię to na 100%, bo poświęciłem całą karierę temu, nie? Darek, mówi, że forma jest naprawdę, jest okej, okay, nie? I te, no i za chwilę mamy trening, stójeczkę jeszcze jedną i porobiliśmy coś tam. Co mi powiedz, że kochasz pana? Tak? No, powiedziałabyś, jakbyś tylko mogła, co nie? Ale Wigilię gadała. Co nie? Tak gadała, co nie? Co nie, że gadała? To jest ołtarzyk mojej mamy. Ona jest pasjonatką sportu walki, więc no, jestem tutaj jej oczkiem w głowie, trochę mogę tak powiedzieć, więc mamy tutaj jakieś swoje takie trofea. Tu mamy taką gablotkę. Ostatnie bilety. Nie no, śmieję to. Rodzina tu ostro kibicuje i jak zwykle będziemy dumnie wspierać, więc to są ich bilety już odłożone. Pies mój pije wodę w domu. Inaczej, inaczej ci nie napije się. Jak na mistrza przystało, wszystko trzeba ważyć. Sałata czeka na szybko. Do sałatki niepodobne. Na kolację placuszki z maślanki. Sztosik. O 19. No to co, jesteśmy w Rzeszowie, w klubie Under Warrior Rzeszów. Wchodzimy zrobić kolejną jednostkę treningową. Dziś się działo znowu. Coś tam się poruszamy. Coś poświrujemy jak zawsze. Bo treningi to jest tak dla mnie to jest takie normalne, nie? Jak już mam, na przykład miałem 3, był taki okres, że przez 2 tygodnie jechałem 3, to już kurde, ten trzeci to już taki był naprawdę ciężki, tam jeszcze siła w tym była. Więc to mogło być taki dużo cięższe. Teraz nie, 2 to jest taki minimum dla mnie. Dla sportowego zawodnika, zawodowego, więc dla mnie to 2 to jest takie no, normalne, nie? Tak właśnie wyglądał dzień mistrza, ciężka praca, determinacja, systematyczność, trochę wyrzeczeń, ale zawsze uśmiech na twarzy, droga do sukcesu, ciężka praca, determinacja, systematyczność i to wszystko skutkuje na to, żeby sięgać po największe laury, więc nie łamać się. Trochę schodzimy już do obrotów, bo organizm już daje siwe znaki. No to chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić na galę 16 marca na FED24. Do Warszawy, gdzie naprawdę będą mega pojedynki, mega fajerwerki i naprawdę ten Torwar rozwalimy w pył, więc mobilizacja, wszyscy kibice mocno wspierajcie nie tylko mnie, ale wszystkich zawodników, którzy tam ciężko będą wylewać poty w oktagonie. Ja jestem szczęśliwy, że jestem bez kontuzji, bardzo zmotywowany ciężką pracą i co, i myślę, że zaowocuję 16 marca i będę mógł już nie pisać Champ is here, tylko Double Champ. Pozdrawiam was serdecznie, wszyscy widzimy się i mocno wspieramy mistrza
po drugi pas. Yeah!